Zdają się słyszeć głosy, że polskiej gospodarce grozi tak zwana stagflacja, co w ekonomii określa się zjawisko polegające na niskim, wręcz stagnacyjnym wzroście gospodarczym i wysokiej inflacji. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne, dlatego że siły, które się pojawiają, wzajemnie się wspierają i trudno jest z niego wyjść bez jakichś bardzo radykalnych ruchów w polityce gospodarczej. Jest pewne zagrożenie takim zjawiskiem. Nie jest ono duże, ale mogłoby się pojawić w przypadku, gdyby w Polsce inflacja przestała być pod kontrolą. Gdyby wybuchła inflacja wysoka, dochodząca do 7-6% w skali roku, i wówczas by się wspierało jakby wzajemnie wzrost cen i wzrost wynagrodzeń. Powstałaby tak zwana spirala inflacyjna, te dwie siły napędzałyby się wzajemnie. Niemniej jednak wydaje się, że rząd panuje nad polityką gospodarczą i jest to w tej chwili zagrożenie czysto teoretyczne. W każdym razie trzeba bardzo uważać, żeby nie dopuścić do zwiększenia inflacji ponad poziom, który obserwujemy obecnie. Co zresztą nie będzie specjalnie łatwe, tutaj różnego rodzaju ruchy i narzędzia w polityce gospodarczej powinny być przedsięwzięte.